Witam. Ostatnimi czasy testuję nieco inną formę niż nieprzystępne, długie analizy gier i to będzie właśnie taki filmik, w którym postaram się bardzo krótko omówić jedno wybrane zagadnienie, a mianowicie chciałbym rozprawić się z takim bardzo, bardzo moim zdaniem głupim pomysłem, jakim jest granie Ignite'a na topie. A wzięło się to stąd, że ostatnimi czasy coachując, oglądając gry, zauważyłem, że sporo ludzi z niskiego poziomu i też tego trochę wyższego to robi. Moim zdaniem wynika to z całkowitej niewiedzy o grze, więc dzisiaj dokładnie analiza i wyjaśnię, o co chodzi. Zapraszam. Dobrze, więc załóżmy sobie jakiś scenariusz hipotetyczny, który jest pozytywny dla gracza, który zdecydował się wybrać Ignite'a. Czyli po tej stronie mamy gracza z Ignite'em. Tu jest Ignite i ten typ gra sobie z Ignite'em, a ten gość gra sobie z teleportem. Mamy na przykład czwarty level, czyli early game. Mamy wave'a w tym miejscu. I załóżmy pozytywny scenariusz, że ten gość z Ignite'em dzięki swojemu Ignite'owi zabił tego typa, więc on nie żyje, ma 10 sekund death timer, dlatego że to jest czwarty level, więc dosyć krótki, a jemu zostało z pół HP. Taki scenariusz. Czyli no fajnie, no bo wziął Ignite'a, no to chciał zabijać, agresja i tak dalej, no i sobie zabił. I co to robi? Otóż absolutnie nic. Dlatego bierzemy pozytywny przykład, znaczy pozytywny, no sytuację, w której gość wykorzystał Ignite'a do zabicia przeciwnika, żeby wam pokazać, że to i tak nic nie zmienia. Otóż ten typek ma krótki death timer, 10 sekund. Prawdopodobnie nie da się dopuszować linii dotąd, albo nie da się w pełni jej dopuszować dotąd w tym czasie. On po prostu nie straci zbyt dużo creepów, golda i expa, no chyba, że strasznie źle ułożył linię, ale to na razie w to nie wchodźmy. Otóż, więc on umiera od Ignite'a, skoro umarł, to nie żyje, nie żyje 10 sekund, zmartwychwstaje i teleportuje na linię, używając swojego teleporta. I co się dzieje? W tym momencie wydawałoby się, że ten gość, którego zabił z Ignite'em, może mieć przewagę, ale jednak nie ma jej. Dlaczego jej nie ma? Otóż jest on postawiony w sytuacji, gdzie ma tak naprawdę dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że będzie stał i grał tą linię dalej. Zwróćmy uwagę, że ma on pół HP, nie ma też pewnie całej many, jeżeli jest postacią z maną, a przeciwnik jest po resecie, po teleporcie, więc ma full HP i manę. Do tego prawdopodobnie przeciwnik kupił jakiegoś longswarda, daggera czy buty, no jakiś mały item, no to czwarty level, za dużo tam nie wyfarmił, ale coś tam kupił, więc jest super do przodu. No więc jeżeli zostanie i gra laning phase dalej, to tak naprawdę ten Ignite i ten kill nie dał mu żadnej przewagi, no bo dał mu co prawda trochę złota i trochę expa, ale ten exp jest dosyć nieduży za początkowe kille i później zresztą też exp za kille nie jest jakiś bardzo duży i nie ma to aż takiego znaczenia, a gold, który dał mu kill, jest niewydany i leży w jego plecaku, więc tak naprawdę on w tym momencie nie ma przewagi. Druga opcja to jest recall, czyli ten gość, który zabił, zrecaluje. No ale jeżeli zrecaluje i nie ma teleporta, to ten gość teleportując przepuszuje linię, dopuszuje ją do jego towera, więc on straci od towera creepy, a nawet jak jakoś zdąży, że dostanie większość tych creepów, no to jak linia odbije się od towera, to ona będzie slow pushować się w jego stronę i pozwoli mu zlokować tu linię i grać bardzo safe. Albo ewentualnie będzie miał dużo czasu, żeby zejść i zwardować, więc od junglera też nie zginie. No jeżeli przeciwnik jego doprowadzi linię pod towera, no to linia odbijając się i slow pushując się w jego stronę daje mu dużo większą kontrolę linii. Więc tak naprawdę obie opcje są złe, więc okej, zakładamy pozytywny scenariusz, w którym on zabił tego gościa dzięki Ignite'owi, ale tak naprawdę dwie opcje, które się potem dzieją, które on ma dostępne, oczywiście nie zakładamy udziału junglerów, o tym za chwilę, dwie opcje, które on ma dostępne, są złe dla niego, bo jeżeli on zostanie i będzie grał ten laning phase dalej, no to on jest teraz na przegranej pozycji, bo nie jest zresetowany. A przeciwnik jest po teleporcie. A jeżeli on z kolei nie będzie grał tego laning phase'a dalej, tylko się zrekaluje, no to przeciwnik teleportuje, dopuszowuje, zyskuje kontrolę linii, zabiera mu trochę golda expa i wychodzi na zero. Więc tak naprawdę w obydwu przypadkach, nawet zabójstwo z Ignite'em, nawet zabójstwo dzięki Ignite'owi nie daje mu żadnej przewagi, mimo że zabił. To jest pusty kill, a nawet wręcz jest w złej sytuacji. To powiedzmy sobie może, w jakiej sytuacji posiadanie Ignite'a realnie dałoby ci jakąś przewagę w early game'ie. Po raz kolejny zakładamy scenariusz 1 na 1 i zakładamy ten scenariusz co wcześniej, tylko lekko zboostowany. Zwróćcie uwagę, że już wcześniej ten scenariusz był pozytywny, a teraz musimy go jeszcze zboostować. No ale dobrze, polećmy w absurd. Czyli jest to samo, czyli zabijasz przeciwnika dzięki Ignite'owi, to jest tam czwarty level, on ma death timer 10 sekund i tym razem wave nie jest tutaj, tylko jest tutaj. Tak? Nie ma wave'a tutaj, wave jest tutaj. Czyli z racji tego, że jest tutaj bardzo blisko przeciwnego towera, to podprowadzasz to pod towera przeciwnika, wave się odbija i slow pushuje w twoją stronę. Co za tym idzie, masz
Mimo krótkiego death timera 10 sekund przeciwnika, on traci golda i expa z tego, że creepy mu się rozbijają, a ty masz bardzo dobry recall i nawet gdybyś miał teleport, oczywiście nie masz, bo grasz Ignite'a, zakładamy, że stawiasz się w pozycji tego gracza, to i tak nie chciałbyś go używać, bo możesz na spokojniej z buta na linię, bo linia się odbiła od towera i slow pushuje się w twoją stronę, więc jest wszystko, wszystko super. Tylko teraz z tą sytuacją są dwa problemy. Zbustowaliśmy to tylko o położenie wave'a, ale to jest tylko położenie wave'a i aż położenie wave'a, bo chciałbym, żeby ktoś mi wytłumaczył, w jaki sposób zabiłeś przeciwnika, kiedy wave był pod jego towerem. No okej, są takie sytuacje, że ktoś ci się da tak zdajwować na bardzo wczesnym poziomie, nawet teraz, kiedy wieże są silniejsze i dzięki Ignite'owi byś go zabił. No dobrze, tylko każdy lepszy przeciwnik by po prostu, kiedy ma mało HP, zrykalował i się tepnął i zresetował i byłbyś w dupie. Albo nie dałby ci się zabić po prostu w jakikolwiek inny sposób pod towerem. Zakładamy sytuację bez junglera po raz kolejny oczywiście. I no dobrze, załóżmy, że nawet to się stało. No to jakimś cudem przeciwnik był tak słaby, że dał się zabić w tym miejscu, kiedy był wave. Znaczy, kiedy wave był w tym miejscu. No dobrze, ale jeżeli i tak, jeżeli go tak bardzo miażdżyłeś, że byłeś w stanie go zabić pod towerem i tak dalej, no to na tak wczesnym poziomie, no to bez junglera, no to i tak wygrywasz to do zera. To nawet jakbyś go nie zabił dzięki temu, znaczy gdybyś nie miał Ignite'a i byś go nie zabił, tylko na przykład byś mu zostawił 70 HP i nie byłbyś w stanie tego dive'a dokonać, to i tak wygrywasz linię do zera i to znaczy, że nie potrzebujesz tego Ignite'a. Wtedy Ignite staje się summonerem z gatunku Win More, czyli no okej, jeżeli przegrywasz, nic ci nie daje, ale jak bardzo, bardzo wygrywasz, to wygrywasz jeszcze bardziej, czego nie potrzebujesz, bo już bardzo, bardzo wygrywasz. Więc no to jest bez sensu. I jeszcze druga sytuacja, to znaczy zakładamy to, co powiedziałem wcześniej, ale zboostowane, tym razem nie o wave'a. Wave dalej jest tutaj, dalej mamy czwarty level. Tu jest autokorekta na mapie, ja naprawdę umiem pisać, tylko tu jest autokorekta na tej mapce. Znaczy, poprawia się tak śmiesznie. Więc wave jest dalej tutaj, jest czwarty level, 10 sekund death timer, ale tym razem zabiłeś go mając i zostało ci full HP. Tak? Nie pół tak jak wcześniej, tylko full. Boostujemy o ten jeden czynnik. I do tego powiedzmy, że to nie jest czwarty level, tylko powiedzmy, że jednak trzeci i jest jeszcze krótszy death timer czy coś. No i wtedy gość wraca sobie i załóżmy, że nie gra Corruption Potiona, więc nie zresetowały mu się staki. Nie zdołał kupić żadnego itema, bo tak wcześnie go zabiłeś z tym Ignite'em, no bo nie miał co kupić, no i nie miał co kupić. No i ty nie straciłeś przy tym HP i many, więc no w tym momencie nie jesteś aż tak w dupie, bo przeciwnik ani nie ma przewagi w itemie, ty też nie masz, bo nie zdążyłeś wydać golda, ale on nie ma go przynajmniej. No i nie ma przewagi w zasobach w postaci HP i many, jesteście na równi, no i gracie laning phase tak jakbyście po prostu użyli nawzajem dwa swoje summonery i nic się nie stało, a masz jakieś tam odrobinę więcej masz golda po pierwszym recallu, no bo zabiłeś, więc masz tam tego golda z killa. No widzicie chyba, że to za dużo nie robi, ale wtedy nie jest aż tak fatalnie. Więc tak naprawdę jedyna super pozytywna sytuacja to jest wtedy, kiedy uda ci się podprowadzić wave'a. No i zazwyczaj na tak wczesnym poziomie ci się nie uda, no chyba, że jesteś Irelio albo innym zbustowanym czempionem z super wave clearem od samego początku, to może ci się uda. No ale mówię, to wszystko jest takie strasznie naciągane, a teleport otwiera dużo więcej możliwości później, plus jeszcze inne czynniki, zaraz o tym powiem. Więc mówię, tak naprawdę jedyna pozytywna sytuacja jest wtedy, kiedy doprowadzasz to pod towera, po tym, kiedy on umiera od twojego Ignite'a, wtedy tam się rozbija, więcej golda expa traci, wave wraca, możesz go albo zlokować, wtedy wystawisz go na junglera, albo możesz go zaunować wtedy od expa, albo możesz, nie wiem, znowu odpuszować, albo przynajmniej nic nie stracisz wracając z bazy i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest wszystko naciągane, a teraz załóżmy inne scenariusze, no bo ten był super, super, super pozytywny i nawet jeżeli by się udawało coś takiego robić, to nawet jeżeli się uda raz na 5 gier coś takiego, to nie jest warte grania. Chyba widzicie, że to jest mizerne, jak rozkładam to tak bardzo na czynniki pierwsze. Ktoś nie widzi, to i tak nigdy nie będzie dobrym graczem, więc i tak nie ma znaczenia. Więc przejdźmy sobie do innych czynników, o innych cechach Ignite'a Teleporta. Już po tym moim przydługawym monologu, a miało być krótko, można dojść do wniosku, że granie Ignite'a nie ma sensu, bo nawet jeżeli założymy ultra bardzo pozytywny scenariusz, to i tak nie daje on niesamowicie dużo, plus zdarza się on bardzo, bardzo rzadko, więc to się nie opłaca. Plus nawet jeżeli by był taki scenariusz, to i tak bez Ignite'a byśmy sobie w nim poradzili, więc to nie ma kompletnie sensu. A jeżeli założymy troszkę już gorszy scenariusz, to już tak naprawdę jest on bardzo słaby, więc już samo to powinno skłonić was do tego, że granie Ignite'a nie ma absolutnie sensu. Ale gdyby ktoś jeszcze z was miał jakąś drobną myśl, gdyby się pojawiła jeszcze jakaś drobna ociupinka zwątpienia w to, że granie Ignite'a może mieć jakiś sens i tak byście, żebyście sobie pomyśleli, a może jednak ten Ignite, może jednak spróbuję, to jeszcze sobie załóżmy negatywniejsze scenariusze, czyli na przykład, że robimy jeden za jeden, to się rzadko zdarza, no ale chyba jeżeli zrobimy jeden za jeden, to chyba zauważacie, że gość, który tepnie, no to zyska kontrolę linii, nie straci jakoś dużo golda i expa z wave'ów i
i skripów. Oczywiście to też zależy od tego, jak wyglądały miniony i tak dalej, ale najczęściej nie straci jakoś bardzo dużo. Mówimy o early game, więc ten death timer znowu jest krótki. Oczywiście my mamy wtedy golda i expa skilla, ale exp jest skilla dużo mniejszy niż z wave'a na początku, a ten gold nie jest aż taki ważny. Oczywiście on daje jakąś tam przewagę, ale to się wyrównuje z wave'em. Znaczy nie do końca, bo tam na stówę do przodu wychodzimy, ale widzicie, że to jest takie naciągane przy sytuacji 1 na 1. A co się stanie, jeżeli to my padniemy? O, to wtedy jest totalna dupa, totalna. Jest strasznie, strasznie źle, no bo jeżeli my padniemy i przeciwnik zdoła doprowadzić do towera, albo nawet nie zdoła, tylko po prostu zrikaluje od razu i tepnie i wtedy zyska kontrolę, straci... Jeżeli my padniemy mając Ignite'a, co wcale nie jest nieprawdopodobne, oczywiście jeden na jeden z Ignite'em powinniśmy wygrać, jeżeli gramy go na jakichś agresywnych postaciach, ale przecież jest jeszcze jungler i teraz wchodzi nam udział junglera, no bo każdy lepszy przeciwny jungler będzie kampił gracza z Ignite'em, bo nawet jeżeli nie będzie go zabijał, to samo to, że wypłoszy go z linii i on nie może tepnąć, tylko musi wracać z buta, już sprawia, że jego top laner jest super, super do przodu, więc każdy lepszy jungler wykorzysta Ignite'a. Każdy lepszy przeciwnik wie, jak grać na Ignite'a. Może na przykład kupić Corruption Potiona. Większość top lanerów może kupić Corruption Potiona. Tradeować się specjalnie z gościem, który ma Ignite'a. Zużywać staki na Corruption Potionie. Nawet zużyć i sprawić, że i gość z Ignite'em będzie miał dosyć mało HP, tam poniżej połowy, nie wiem, 40%, i on będzie miał poniżej połowy 40-30%. On zrikaluje, tepnie i ten gość jest w dupie. Po prostu sam z siebie zrikaluje tak, o, tepnie, zresetuje się, zresetuje te staki na Corruption Potionie, zresetuje HP i manę, no i ten gość jest w dupie, no bo ten gość, który ma Ignite'a w tym momencie, albo też rikaluje i traci wave'a, bo ten zdąży przepuszować, albo gra laning phase, kiedy nie ma zasobów w postaci HP i many i jakiegoś tam itema ewentualnie. Więc każdy lepszy gracz ogra Ignite'a na topie, bo jeżeli gracie Ignite'a na topie, to ryzykujecie tego, że jungler, każdy lepszy z mózgiem jungler będzie was kampił, jeżeli macie Ignite'a na topie. Ryzykujecie to, że przeciwnik was ogra na poziomie wave management. Ryzykujecie to, że tak naprawdę nie macie drugiej szansy, powiedzmy. Macie bardzo niską granicę błędu, bo jeżeli padniecie i macie teleport, albo dacie się zgankować i macie teleport, albo coś pójdzie nie po waszej myśli jeszcze i macie teleport, to jakoś to będzie. A jeżeli macie Ignite'a zamiast teleporta i coś złego się stanie, to granica błędu jest dużo mniejsza, więc grając Ignite'a, zakładając junglera, zakładając lepszego przeciwnika, zakładając wszystko inne, to nie ma po prostu żadnego sensu. Nie ma żadnego powodu, dla którego Ignite miałby być jakkolwiek lepiej, w jakiejś sytuacji lepszy niż ten teleport. Tak naprawdę, oczywiście, jakiej sytuacji, to może za dużo powiedziałem, no jaka sytuacja jest, nawet ją przedstawiliśmy, gdzie ten Ignite coś tam da na początku, ale ta sytuacja zakłada tyle czynników i nawet jeżeli już założymy te czynniki, to już ten Ignite nie jest potrzebny wtedy. Plus zakładamy, że jungler jest debilem i że przeciwnik jest debilem, co wtedy, no mówię, nie jest potrzebne, a nie wiem, mózg mi wybucha, jak widzę tych ludzi z Ignite'em. Dobra, tak czy inaczej, to był early game. To był early game, był 1 na 1, powiedzieliśmy o junglerze, powiedzieliśmy trochę o tam wave'ie i tak dalej. Powiedzmy jeszcze, co daje ci teleport w mid game i late game? Co tak naprawdę tracisz, kiedy go nie grasz? Bo Ignite nie daje ci zbyt dużo w mid i late game, daje ci jakiś tam kill potencjał 1 na 1 i tak dalej, drawa, blasa, taty. Wiadomo, chyba każdy wie, że macro game, wave management, ustawianie side lane'ów, rotacje po mapie są o wiele ważniejsze niż jakiś tam kill potencjał 1 na 1, gdzie w LoLu kille naprawdę mało znaczą. Znaczy, kill może znaczyć całą grę, jeden kill, ale tylko jeżeli wave management i makro jest odpowiednio ustawione, także mapa pozwala ci wziąć z tego killa wystarczająco dużo. Więc przejdźmy sobie do mid game'u i late game'u, jeżeli chodzi o Ignite'a. Oczywiście nie będziemy sobie mówić o wszystkich możliwościach, jakie daje nam teleport w mid i late game'ie. Powiemy sobie tylko o tych kilku najbardziej typowych, tak żeby tylko zobrazować, jak wiele nie możemy zrobić, kiedy mamy Ignite'a. Otóż nie możemy na przykład w wczesnym mid game'ie albo nawet późnym early game'ie zrobić czegoś takiego, że po prostu tepujemy na bota, czyli najbardziej typowy scenariusz, ale jeszcze bardziej dobry scenariusz, który rzadko się zdarza w competitive, ale na solo queue ludzie często dają to robić, tylko mało kto to robi, bo mało kto wie o tym. Po prostu doprowadzacie sobie wave'a pod towera, rikalujecie, z buta idziecie na bota, gankujecie sobie normalnie bota bez teleporta i w razie czego, jeżeli przeciwnik nie pójdzie za wami, nie tepnie za wami, kiedy ustawiliście dobrze linię, która wraca do was, no to wtedy odteleportowujecie na topa i też nic nie tracicie. Więc jakieś tam formy teleporta i ganku i pomocy na bocie, czy tam przy kontestowaniu Drake'a we wczesnych, czy tam środkowych fazach gry są niedostępne dla was. Tak samo jak później, kiedy już Baron stoi, albo kiedy ewentualnie przeciwnik chce kontestować Heralda trochę wcześniej, no to nie możecie naprawiać w ogóle bota, bo jeżeli pójdziecie na bota, to sytuacja 4 versus 5 jest tutaj. Ogólnie nie możecie naprawiać linii, jeżeli wy nie macie teleporta, a przeciwnik go ma. To przeciwnik, który poprawnie potrafi grać sidelane'ami, będzie takie ustawiał w taki sposób, że będziecie stale wykrwawiać z nich golda. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jego wave management na sidelane'ach będzie taki, że jeżeli wy tam nie pójdziecie,
no to będziecie tracić z nich golda, bo będą się creepy rozbijać o tower, albo creepy o creepy, albo będą slow pushować się w waszą stronę, znaczy w przeciwną stronę, co za tym idzie, wy będziecie tracić golda expa z creepów przeciwnika, więc jeżeli nie, wy nie macie teleporta, a przeciwnik go ma i przeciwnik ma minimum rozumu, to tak naprawdę 20 minut gry, jeżeli on poprawnie ustawia linię i wy wykrwawiacie się z kilku tysięcy golda i przy tym jeszcze expa i tak naprawdę przegrywacie grę. Oczywiście może to też robić midlaner z teleportem, ale midlaner na przykład najczęściej jest postacią, która nie wygra na typowego toplanera, bo typowy toplaner to jest jakiś split pusher dobry w 1 na 1 typu tam Jax, Fiora i tak dalej, albo jakiś tank, którego nie da się ruszyć, no i jak przyjdzie tam Kasadin czy Galio z teleportem, to raczej nie wygra na nich, więc ci midlanerzy, którzy grają teleport, no to nie jest żadne rozwiązanie, że każemy midlanerowi grać teleport, a my wtedy weźmiemy Ignite'a i on naprawia tę linię, no tym chcecie ufać, że on naprawi tę linię, no raczej chcecie sami to robić, zgarniać na siebie przewagę i jednocześnie pomagać w wave management, oczywiście też nie chamsko, żeby nie było tak, że tylko wy macie na sobie przewagę, bo to też jest bez sensu. Więc jest dla was całkowicie zamknięty aspekt tego, że na przykład jeżeli stoi Baron czy stoi Herald, to że wy jakkolwiek naprawiacie sytuację na bocie. Czy analogicznie, jeżeli przeciwnik robi Drake'a albo będzie chciał kontestować jakiegoś ważnego Drake'a, to wy też nie możecie iść na topa. W ogóle nie możecie chodzić na sidelane'y, jeżeli wasza drużyna nie jest blisko nich. Nawet jeżeli wasza drużyna jest na midzie, to trochę strach iść na sidelane'a bez teleporta. No bo aż tak szybko tam nie przyjdziecie, a ufacie drużynie na solo queue, no jest to bez sensu, więc nie możecie też robić manewru Gambit Alpha Plus flankującego. Na przykład, że przeciwnik robi Barona i gdzieś tutaj się uchował wasz wart i wy na plecy mu tepujecie i manewr flankujące Gambit Alpha Plus 2-0. No też nie możecie tego zrobić. Tych możliwości teleporta jest tak masa, to jeżeli ktoś potrafi wave management, albo nawet jeżeli ktoś nie potrafi jakoś bardzo dobrze, tylko ma takie podstawy totalne i jeżeli ktoś potrafi rotację po mapie, albo nawet nie musi potrafić jakoś dobrze, tylko też ma jakieś podstawy, to teleport daje tyle golda i expa, że skilli tego nie dostaniecie. Co daje wam ten kill potencjał dodatkowy z Ignite'a w porównaniu do tego, jak bardzo naprawiacie mapę, jak bardzo pod makro możecie robić możliwości różne zagrania z teleportem. Kto gra z Ignite'em? Dlaczego ludzie to robią? Nie rozumiem tego. Ten film nie powinien nigdy powstać. Nikt nie powinien wpaść na taki pomysł w ogóle. Zaraz się zadławię. Dobrze. Przejdźmy sobie może do kilku pytań. Mianowicie odpowiem na jeszcze kilka pytań związanych z teleportem a Ignite'em, takich, które mogą się pojawić i kończymy. Pierwsze pytanie, jakie może się pojawić. Czy w takim razie jest jakakolwiek postać czy sytuacja, gdzie Ignite będzie dobry? W competitive wydaje mi się, że nie, albo jedna na miliony. W solo queue rzeczywiście możemy sobie wyobrazić jakąś tam sytuację, w której Ignite rzeczywiście może być lepszy. Może na niektóre postacie ze spellbookiem, może, nie wiem, na jakieś postacie niekompetytywne typu Tryndamere, typu Singed, jakieś takie no OTP typowe czempiony, które tam może jakiś inny playstyle przyjmują niż typowy toplaner. Może rzeczywiście, przychodzi mi do głowy też Queen, która dosyć szybko wraca na linię z tego ptaka i dosyć szybko roamuje między liniami, więc być może rzeczywiście są jakieś postacie, na które Ignite może być jakkolwiek ok, ale na nich też teleport będzie dobry, więc znaczy możliwe, że Ignite jest odrobinę lepszy na niektórych postaciach, ale nie wiem, nie obchodzą mnie postacie pozakompetytywne, szczerze mówiąc. Tak czy inaczej, no i oczywiście, jeżeli ktoś się lubi bawić, czy tam, nie wiem, lubi sobie grać jakimś tam Yasuo i robić 0-10 z Ignite'em, to też może zagrać, no bo mówimy tu o graczach, którzy chcą coś osiągnąć, to jest seria coachingowa, gdzie ja wyrażam swoją opinię dla graczy, którzy chcą się czegoś nauczyć, więc no jeżeli ktoś tam czuje jakąś potrzebę grania z Ignite'em i jest casualem, to oczywiście niech sobie gra, nie? Ale tak generalnie to raczej nie, raczej teleport jest 99% lepszy na większości postaci, rzekłbym, że praktycznie na każdej, a sytuacji, w której może się przydać, jest bardzo, bardzo mało, więc też jakieś zmyślne musimy rzeczy robić. Pytanie drugie, które może się pojawić, to jest bardziej argument, ale na low elo działa. To nie jest oczywiście argument, ale czasami się takie coś pojawia. Na low elo działa wszystko, możecie grać Soraką w dżungli pod AD, nie ma żadnego znaczenia. Na low elo i tak wygracie, a na low elo, jeżeli jesteście, to waszym celem nie jest wygrywać. W sensie wygrywanie samo w sobie nie jest waszym celem, o tym mówiłem w psychologii LoL'a, tylko waszym celem jest stawanie się coraz lepszym graczem, a wtedy wygrane przychodzą jako efekt uboczny, a każdy lepszy gracz wcześniej czy później musi nauczyć się używać teleporta. I teraz na low elo będziecie wygrywać, nieważne, możecie nawet wziąć, nie wiem, heala i używać go w miejscu, kiedy macie full HP i grać bez summonera i tak na low elo będziecie w stanie wygrywać i to będzie działać, bo będziecie w stanie wygrywać mecze na low elo z takim ustawieniem i robiąc coś takiego, co nie zmienia faktu, że lepiej jest od samego początku, kiedy jesteście nawet super, super nisko, uczyć się grać teleportem, bo nie potrzebujecie Ignite'a, żeby wygrywać na low elo, nic nie potrzebujecie, żeby wygrywać gry na low elo, poza tym, żeby być, znaczy no potrzebujecie być w minimalnym stopniu chociaż dobrym graczem, nawet nie dobrym, tylko znać chociaż jakiś ułameczek podstaw, nie? To wtedy wygrywacie na super low elo, więc jeżeli ktoś mówi, że na low elo działa, no to tak działa, ale to nie ma znaczenia, i tak polecam grać teleport.
I trzecie pytania, i w sumie też bardziej argument, który może się pojawić. A jakiś tam mój ulubiony streamer Zbyszko123.pl gra Ignite'a i miał nawet mastera na iściu. Nieważne. Nikogo nie obchodzi, co gra jakiś gość. Nawet jeżeli Faker by grał Ignite'a na topie, to nie ma znaczenia. W sensie inaczej. Argument autorytetu ma to do siebie, że wyobraźcie sobie, że mówicie do waszej babci: babciu, 2 plus 2 to 4. Ona wam mówi: nie, tam wnuczku, 2 plus 2 to 5. A wy mówicie: nie, 2 plus 2 to 4, zobacz, i przedstawiacie jej, nie wiem, na plastrach kiełbasy czy czymś tam, że to jest 2 plus 2 to jest 4, i jej tłumaczycie, a ona mówi: nie kłóć się, jestem starsza. To jest argument autorytetu. Odwoływanie się do tego, że ktoś coś wie lub jest w czymś lepszy, i dlatego musimy go naśladować jak małpiszony. Gówno prawda, mnie też nie musicie słuchać. To znaczy, ja zachęcam wszystkich, żeby słuchając moje materiały, próbowali podważać to, co ja mówię. I nie zgadzali się konstruktywnie ze mną, kulturalnie, tak? Zachęcam do tego serdecznie. Więc jeżeli ktoś chce podnosić jakiś argument, to błagam, żeby nie był to argument autorytetu o jakimś tam gościu z nie wiadomo skąd, który se zagrał Ignite'a na Garenie i zabija. To nie ma znaczenia. Naprawdę. To znaczy, oczywiście, to jest jakaś tam minimalna przesłanka, że ej, a może jednak coś jest na rzeczy, skoro ten gość jest dobry i to gra, ale prawda jest taka, że meta działa tak, że większość ludzi kopiuje od siebie nawzajem i często jest tak, że jakaś postać 10 patchy jest broken, ale dopiero po tych 10 patchach się to odkrywa, a już tak naprawdę 10 patchy temu dałoby się tym grać, tylko ludzie kopiują jak małpiszony, bardzo mało jest kreatywnych graczy. O mecie będzie osobny film w psychologii LoLa o tym, jak ludzie kopiują jak małpiszony. Dobrze, to było na tyle. Oczywiście zaznaczam, że wszystko, co powiedziałem, tyczy się graczy, którzy chcą się nauczyć grać, a nie casuali. Niech casuale robią, co chcą. Zachęcam do bawienia się grą. Jak najbardziej polecam. To jest patch 8.24. I powiem jeszcze jedną ciekawostkę. Wydaje mi się, że nawet w tym momencie teleport ma 6 minut cooldownu i nie da się go przerwać. Wcześniej miał 5 i dało się go przerwać. Poszły nerfy na niego. No i teraz powiem wam jedną rzecz. Moim zdaniem, nawet jeżeli teleport dostałby znowu zwiększony cooldown do 7 albo 8 minut, to i tak byłby lepszy niż Ignite. I to pokazuje, jak bardzo Ignite jest bez sensu na topie. To znaczy, nawet jeżeli byś był w stanie wykastować, co ja gadam, 3 Ignite w trakcie jednego teleporta, to i tak ten początkowa granica błędu, to wave management w mid-late game'ie, to jak możesz ogrywać przeciwnika, albo jak zarządzać mapą, to wszystko jest. Nie jest warte 3 ignite'ów. Ten jeden teleport jest warty więcej niż te 3 ignite'y, jeżeli jest dobrze użyty. Albo samo poczucie to, że go masz, i sama opresja, jaka ty wprowadzasz. Więc mówię, moim zdaniem, nawet jeżeli by zwiększyli teleport do 7-8 minut cooldownu, to 7 jestem przekonany, ale 8 myślę, że też i tak byłby lepszy od ignite'a. Także to chyba jest dobre podsumowanie. I tyle. Miało być krótko, nie wiem czemu nie jest. Serio, myślałem, że wyrobię się z tym w 10 minut, ale trudno. Dobra. Jeżeli się podobało, jeżeli się nie podobało, ogólnie, jeżeli dotrwałeś do końca, to będzie mi miło, jeżeli zostawisz po sobie jakiś ślad. Ja tymczasem się żegnam i na razie, i cześć.